przed też mogą być jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, nie będę dzisiaj tak wam opowiadał, jak to w październiku dużo. Będę starał się raczej streszczać, jeśli chodzi o mówienie. O poetach wam opowiedziałem w październiku, więc dzisiaj będzie dalszy ciąg jakby tamtej myśli, która została zaczęta. Przez te parę miesięcy, które od października minęły, pojawiło się kilka nowych albumów, które zostały napisane. Dwa najważniejsze z nich zaprezentuję jakby w pierwszej części. To będzie pierwszą częścią, znaczy pierwszym albumem, który będę prezentował, to będzie album, który powstał do tekstów Miry Zalewskiej. Mira Zalewska jest bieszczadzką poetką, z którą gdzieś tam udało nam się za pomocą standardowo Facebooka nawiązać kontakt i dość szybko i owocnie skończyła się ta współpraca. Skończyła się płytą, którą, że tak powiem, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, będzie można tutaj też zdobyć, nabyć. Więc pierwsza część będzie z piosenkami z tej płyty. Druga część w tym pierwszym secie będzie z piosenkami Krzysztofa Cezarego Buszmana. Jest taki plan, żeby zrobić kolejną płytę już taką normalnie wydaną, tak jak Wyklęte Anioły, do tekstów Miry Zalewskiej, właśnie z tekstami Krzysztofa Cezarego Buszmana. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, czas pokaże. Kilka piosenek Krzysztofa Cezarego Buszmana tutaj zaprezentuję. A po przerwie z kolei będziemy mieli okazję, kto wytrwa, posłuchać kolejnych piosenek z kolejnych dwóch albumów, które też w tym czasie między październikiem a kwietniem powstały. To jest do tekstów Piotra Brymasa, Oli Bacińskiej, także Tadeusza Nowaka i Stanisława Kowalskiego. No i ostatnia część to będzie takie rezimy, które będzie trochę, że tak powiem, zawierało piosenek, które już gdzieś tam mogły zostać usłyszane przez was, czy to na YouTubie, czy w październikowej wersji koncertu. Tak więc dzisiaj będzie znowu dużo nowości. Nie wiem, co na to inżynier Mamoń standardowo, ale my możemy zaczynać. Wyklęte Anioły.